Lucky, jak nazywa się ten potwór? A. Trump. B. Sebastian. C. Grąb. D. Tom Kench. Powiem ci, że ten Sebastian jest bardzo kuszącą odpowiedzią. Słyszałem, że niektórzy nazywają go Seba, ale niestety ten potwór nazywa się Grom. Gratulacje, wygrałeś 100 RP. Yeah! Witam Państwa bardzo serdecznie w milionerach w League of Legends. Co prawda, ja sam nie jestem milionerem, także nie będzie do wygrania 1 000 000 RP, ale jeżeli odpowiesz poprawnie na wszystkie 10 pytań, zdobędziesz 15 tysięcy RP. Sporo, sporo. Będziecie bili dla niego, to może wam coś kupi. Dobra, Lucky, to co, może się przedstawisz? Mój nick to Lucky, imię Łukasz, jestem psychofanem Sabatonu. Gram od bety, ale to, że gram od bety nie oznacza, że mam jakąś dużą wiedzę o tej grze, także zobaczymy, będzie śmiesznie. Reklama. Sponsorem dzisiejszego filmu jest Ale Rabat. Macie upatrzony jakiś wymarzony sprzęt, ale czekacie na najlepszą okazję cenową? Well, mam coś dla was. Dzięki wtyczce Ale Rabat będziecie mogli monitorować zmiany cen waszego produktu w czasie i wybrać najlepszy moment na zakup. Instalujecie wtyczkę, znajdujecie produkt, który was interesuje. Dodajecie go do obserwowanych. Ustalacie, kiedy Ale Rabat ma was powiadomić o obniżce ceny. Na przykład, kiedy ta spadnie o 5%. I chillujecie. Kiedy pojawi się okazja, Ale Rabat samo da wam o tym znać. Nie musicie o niczym pamiętać. Nie natkniecie się też na sztuczne podbijanie cen i niby promocje, bo widzicie, ile dany sprzęt kosztował w danym dniu. Ale to nie wszystko. Wtyczka Ale Rabat aktywnie szuka kodów promocyjnych i wybiera te o największej wartości. Jeśli znajdzie kod dla twojego produktu, będziesz mógł skorzystać z dodatkowej obniżki ceny. Bez znaczenia, czy zamawiasz kosmetyki, sprzęt, czy nawet jedzenie z popularnych aplikacji, możesz zaoszczędzić dodatkowe pieniądze. Apka działa mobilnie na przeglądarce Safari, a zobaczcie, jak to wygląda na kompie. Wchodzimy sobie do sklepu. Załóżmy, że chcemy kupić telewizor. Powiedzmy, że ten. Przechodzimy do koszyka, no i Ale Rabat przypomina nam, żeby sprawdzić, czy nie ma jakichś fajnych kodów. Klikamy. Aplikacja sama sprawdza kody, wybiera ten najlepszy i dodaje do waszego zamówienia. W tym przypadku zaoszczędzilibyśmy 800 zł. Chyba spoko, nie? Ale Rabat działa zarówno jako rozszerzenie do twojej przeglądarki, jak i aplikacja mobilna. Także klikajcie w link w opisie i łapcie najlepsze okazje. Dobra, jesteśmy już po pytaniu za 100 RP. Udało ci się trafić, że potwór, na którego patrzyliśmy, to Grom. Może bez zwlekania przejdźmy do pytania numer 2, które będzie warte 200 RP. Proszę Państwa, pytanie numer 2. Którego z tych przedmiotów nie kupisz na starcie gry? Odpowiedź A. Pierścień do rana. Odpowiedź B. Mikstura życia. Odpowiedź C. Tajemnicza pieczęć. Odpowiedź D. Kill off. Zakładam, że tajemnicza pieczęć to jest Dark Seal, bo ja mam grę jednak po angielsku. Kill off kosztuje 875, o ile dobrze pamiętam, ale masz 500 golda na początek, czyli kill offu oczywiście nie kupisz. Czyli odpowiedź D. Kill off. A jak się nazywa kill off po angielsku? Bo może się pomyliłeś tutaj. Pickaxe. Ciężkie te pytania, kto je wymyśla? Dobra, jest to prawda, odpowiedź D, gratulacje! Yeah. Przed nami pytanie za 500 RP. Jeżeli odpowiesz poprawnie, to będzie gwarantowana suma. Mniej niż 500 już nie wygrasz. No ale najpierw musisz odpowiedzieć dobrze. I teraz pytanie. Ile rodzajów smoków może pojawić się w trakcie jednej rozgrywki na Summoner's Rift? Jak smoki to 6. Bezu, co ile minut respi się smok? Jest to 6. Ej, nie, Bezu, ty serio? Teraz, w tym momencie, nie w nowym sezonie. Tak, teraz, aktualnie, okay. No. Odpowiedź A, 4. Odpowiedź B, 5. Odpowiedź C, 3. I odpowiedź D, 6. Podstawowe są 4, czyli tam ziemniaczek, powietrzniaczek, ogniczek i wodyniczek. I jest jeszcze Elder, czyli 5. Odpowiedź B, 5. Czy jesteś pewien? W trakcie jednej rozgrywki. Nie, w trakcie jednej rozgrywki, czyli nie ile jest w ogóle. Najpierw są dwa różne, potem są same takie same. Czy 4. Chyba, że liczymy, że Shyvana może być jeszcze w... Ale Shyvana to przecież nie smok, tylko wiwerna, tak? Tak. Czyli definitywnie odpowiedź A, 4. Tak. Dobrze, zaznaczamy. Sprawdźmy. No ma rację, wygrywa 500 RP, 4 rodzaje smoków mogą się pojawić, let's dance! Okej, zdobyłeś już gwarantowane 500 RP. Myślę, że teraz jest dobry moment, żeby wspomnieć o kołach ratunkowych, którymi dysponujesz. Pierwszy z nich to oczywiście pytanie do publiczności, które jest zgromadzone tutaj w naszym pięknym studio. Są to Shao, Hawat, Kucharz... Co to za akcent był? Kucharz i Kapcyn. Ja też jestem. Jest Bezu, ale on jest z nami tylko głosowo. Drugie koło ratunkowe to pół na pół, dzięki któremu możesz wyeliminować dwie błędne odpowiedzi. No i trzecie koło ratunkowe klasycznie, oczywiście to jest telefon do przyjaciela. Możesz zadzwonić do dowolnej osoby i poprosić o jej pomoc. Wszystko jest jasne. W tym momencie twoje 500 RP jest bezpieczne, natomiast zawalczymy o większą sumę. To pytanie pozwoli ci zdobyć 1000 RP. Ile złota dostanie gracz, który zada ostatni cios Nexusowi przeciwnika? Czy bez odpowiedzi jesteś w stanie? Oczywiście, że jestem bez odpowiedzi. Bo nawet jest taki pro tip na ekranie ładowania gry. Jeżeli brakuje ci 50 zł na item, to zniszcz enemy Nexus. Ja słyszałem, że to 69. To uwaga, czytam opcję. 100 sztuk złota. Odpowiedź B. 69 sztuk złota. Odpowiedź C. 50 sztuk złota. Odpowiedź D.
420 sztuk złota. Ja bym rozważył odpowiedź 69. Nie, to na pewno jest 50. Nieraz mi się zdarzyło wyczekać ostatnia tak. Dobra, sprawdźmy, czy twoja odpowiedź C50 sztuk złota to prawda. Tak jest, masz rację, wygrywasz 1000 RP. Gratulacje. Dobra, Lucky, masz w tej chwili na swoim koncie 1000 RP. Przed tobą pytanie o 2000 RP. Jest to już piąte pytanie, całkiem dobrze ci idzie. Na razie wszystkie koła ratunkowe do twojej dyspozycji. Ile sekund trwa Baron Buff? Odpowiedź A, 180 sekund. Odpowiedź B, 210 sekund. Odpowiedź C. Będzie 420. 420 sekund! Odpowiedź D, 120 sekund. Widownia trochę ci stara się przeszkadzać. Nie wiem, czy to jakoś wpływa na twoją decyzję. To mi nie przeszkadza. 420 na pewno nie, bo to jest zbyt długie i zbyt memiczne. Tak naprawdę waham się między 2 minuty a 3, czyli 180 i 120. I teraz zepsułem, bo ci powiedziałem, przez między którymi się waham, czyli jakbym wziął 50 na 50, to po prostu zostawić mi te dwie odpowiedzi. A jak weźmiesz publiczność, to oni też będą się sugerować. No właśnie. Musiałbym wziąć telefon do przyjaciela, dlatego się teraz zostawiam do którego. Możesz też zadzwonić do kogoś z naszej widowni, więc. Ja nie mam telefonu, nie wziąłem dzisiaj. To do kogo będziemy dzwonić? A zadzwonimy do Shao. Dobra, w takim razie dzwonimy do Shao. Halo? Dzień dobry, czy z tej strony Shao? Dzień dobry, z tej strony Mateusz Shao, policyjski. Witam bardzo serdecznie. Twój serdeczny przyjaciel, Lucky, toczy walkę o milion. I mówiąc o milion, mam na myśli 15 tysięcy RP. Tak, słyszałem o tym. Jest teraz na pytaniu za 2000 RP i potrzebuje twojej pomocy. Będziesz miał tylko i wyłącznie 20 sekund na udzielenie odpowiedzi. Czekaj, wygoogluję już tylko. Dobra, uwaga. Ile sekund trwa Baron Buff? A. 180 sekund. B. 210 sekund. C. 420 sekund. D. 120 sekund. Nie, 180. 3 minuty. Jest. Też tak mi się wydaje. Lucky, rozmawialiśmy z twoim najserdeczniejszym przyjacielem, Shao. Ile lat się znacie? 1,5 tygodnia. W takim razie, Lucky, czy słuchasz podpowiedzi Shao? Jaka jest twoja finalna odpowiedź? Ja bym zgodził się z moim serdecznym przyjacielem od serca, Shao, i postawiłbym na 180 sekund. Definitywnie, finalna odpowiedź. Tak. Dobrze, sprawdźmy, czy jest to poprawna odpowiedź. Na początku powiem, że 420 na pewno nie jest to dobrą odpowiedzią. 210 również nie. Natomiast czy 120, czy 180? Zgadza się, Baron Buff trwa 180 sekund! Gratulacje, wygrywasz 2000 RP. Yeah. Super! Co to było? Dobrze, Lucky, jesteśmy tuż przed drugim progiem gwarantowanym za 3000 RP. Natomiast pytania będą tylko i wyłącznie trudniejsze. Wykorzystałeś już jedno koło ratunkowe. Zostało ci tylko i wyłącznie pół na pół i pytanie do publiczności. Zobaczymy, czy to wystarczy, żeby dobić się do tej finalnej, 10 poprawnej odpowiedzi. Ale na teraz, 6 pytanie. Która umiejętność może ocalić wieżę przed szarżą Heralda? Odpowiedź A. Niezłomność. Odpowiedź B. Zwiastun burzy. Odpowiedź C. Zmiana przeznaczenia. Odpowiedź D. Kataklizm. Zmiana przeznaczenia to jest Tempered Fate i to jest ult Barda i to jest jedyny spell, który... Tak, jestem 100% przekonany. No to co, w takim razie jesteś pewien? Jestem pewien, że to jest Tempered Fate, ulti Barda. Sprawdzamy odpowiedź C. Niezłomność to jest tarcza Brauma, Zwiastun burzy to jest ultimate Volibera, Zmiana przeznaczenia to jest ultimate Barda, a Kataklizm to jest ultimate Jarvana. Odpowiedź C to jest dobra odpowiedź. Gratulacje, wygrasz 3000 RP. Jej! Ty, nie spodziewałem się, że to będzie takie łatwe. Taki prowadzący takie pytania. Że łatwy? Dobra, Lucky, muszę ci powiedzieć, masz już na swoim koncie w tej chwili gwarantowane 3000 RP. Natomiast przed nami 7 pytanie. Najdroższy przedmiot dostępny u sprzedawcy na Summoner's Rift. Odpowiedź A. Moc Trójcy. Odpowiedź B. Zabójczy kapelusz Rabadona. Odpowiedź C. Ostrze Nieskończoności. I odpowiedź D. Pogromca Krakenów. Moc Trójcy odpada, bo to kosztuje 3333 złota. Kraken Slayer to jest Mythic, one kosztują tam 3200. Infinity Edge to jest 1300, 600, niecałe tam 3500. Ale tak zwana czapka wpierdolka, to ona się składa z dwóch dużych pałek i to jest 3600. Czyli moja odpowiedź to jest zabójczy kapelusz Rabadona. Jesteś pewien, odpowiedź? Tak, jestem 100% pewien. To niezły najtrudniejsze so far. Plus jeden, nie to Nie zesrajcie się, odpowiedź B jest poprawna. Lucky. Gratulacje. Dobra, Shao, zejdź mi z mordy. A kupisz mi skina, jak zejdę? Lucky będzie miał RP, to on ci będzie mógł kupić. No, pewnie. No, okazuje się, że moje pytania podobno są proste. Zobaczymy jak teraz. Przed nami pytanie numer 8. Bardzo blisko już finalnego pytania. W tym można wygrać 8000 RP. Jak w polskiej wersji językowej nazywa się popularna runa Hextech Flash... Hextech Flash Traption. Dokładnie, dziękujemy bardzo użytkownikowi Shao. Odpowiedź A. Hextechowy błysk kalazek. Odpowiedź B. Hextechowy wynalazek. Odpowiedź C. Hextechowy błysk. Odpowiedź D. Hextechowy błyskotek. Czekaj.
Ej! Ale ja mam po angielsku, lola! Dobrze, niech będzie. Dobra, hextechowy błyskotek odrzucam, bo jest po prostu silly. Hextechowy błysk też, bo to nie będzie tak proste. Hextechowy błysk to mógłby być nazwa spela, ale chodzi o nazwę runy. Czyli ja bym stawiał na hextechowy błyskalazek. Tak bym strzelał. To pytanie, czy na pewno chcesz strzelać? Chcesz wykorzystać swoje koła ratunkowe? Przypomnij mi A i B. A, hextechowy błyskalazek. B, hextechowy wynalazek. Bo rozumiem, że C i D w tej chwili odrzucasz. C i D odrzuciłem. To, że sam sobie daję pół na pół, to nie znaczy, że wykorzystuję te pół na pół. To prawda, możesz teraz wykorzystać też pół na pół, o. Tak, ale ty mi usuniesz po prostu C i D i tyle będę miał z tego, nie? Ja nic nie usuwam, to wszystko maszyna losująca. Tak. Ale się stresuję tym. 8000 RP, piechotą nie chodzi. Wynalazek musi być i błysk też musi być. Stawiam na A. Definitywnie A. Wóz albo przewóz. Dobrze. Czyli odpowiedziałeś hextechowy błyskalazek. Tak jest. Sprawdźmy, czy Lucky odpowiedział poprawnie. Odpowiedziałeś A. Hextechowy błyskalazek. I jest to... prawidłowa odpowiedź! Gratulacje! 8000 RP! Droga publiczności, drogi Lucky. Tani Hubo. Tani Hubo. To pytanie będzie warte 10000 RP. Uwaga. Który z tych czempionów nie należy do grupy... K***a mać. Do grupy k***a mać. Który z tych czempionów nie należy do grupy 17 postaci dostępnych w League of Legends w momencie jej pierwotnego uruchomienia w 2009 roku? Odpowiedź A. Fiddlesticks. Odpowiedź B. Warwick. Odpowiedź C. Sion. Odpowiedź D. Amumu. Który nie należy, tak? Tak. Fiddlesticks był, wydaje mi się... Sion i Fiddlesticks byli na 100%. Tego jestem na 100% przekonany. Zastanawiam się między Amumu a Warwickiem. Teraz to sobie przewijam w głowie ten pierwszy cinematic, jaki wyszedł, ten strasznie kwadratowy, co Cho'Gath zjadał wieżę. Jak on pamięta? Przecież to było 12 lat temu. Warwick tam był! Amumu! Amumu nie był. Był w Original 40, ale nie był w 17. Amumu. Procent. Czyli co, pamiętasz, że Warwick był w tym trailerze, tak? Tak. Czyli na pewno chcesz zaznaczyć tę odpowiedź? Tak. 100% Amumu, 100% tak? Amumu. Dobra, zaznaczamy odpowiedź D, Amumu. Jeżeli źle odpowiesz, wracamy do puli 3000 RP i to jest to, co wygrałeś. A to jest za dyszkę, tak? To jest za dyszkę. No, za dyszkę to ja zaraz będę miał. Sprawdźmy w takim razie, czy to jest poprawna odpowiedź. Jest to prawda, Amumu, tak jest. Zdobywasz 10000 RP. Lucky, gratulacje, jesteś przy ostatnim pytaniu. Możesz zostać milionerem, czyli 15000 RPR-em. To będzie najtrudniejsze pytanie. I to dlatego, że nie ja je wymyślałem. O nie. Poprosiłem Marweka, żeby przygotował na mnie najtrudniejsze pytanie. Z loru. Przypominam ci, Lucky, masz dwa koła ratunkowe. No nie wiem, czy pytanie do publiczności mi pomoże. Zobaczmy, co przygotował dla nas Marwek. Uwaga, pytanie za 15000 RP. Finalne pytanie. Jeśli odpowiesz źle, wygrywasz jedynie 3000 RP. Która z poniższych postaci złamała kiedyś kręgosłup? Odpowiedź A. Jax. Odpowiedź B. Darius. Odpowiedź C. Nasus. Odpowiedź D. Viego. Kręgosłup. Tak. Ale swój czy czyjś inny? Swój. Daj mi od razu pół na pół. Maszyna losująca wybiera i zostały odpowiedzi. A. Jax i C. Nasus. To może zadam pytanie do publiczności, bo to i tak, wiesz, muszę wykorzystać. Dobra, publiczności, to tak. Kto się ustawi po lewej stronie tego pinka, wybiera Jaxa. Kto się ustawi po prawej stronie tego pinka, wybiera Nasusa. Czyli tak, nasza widownia powiedziała się, że to Jax miał złamany kręgosłup. Nikt nie zagłosował na Nasusa. Czy posłuchasz się widowni, czy będziesz próbował samemu podjąć decyzję? Jest, wiesz, wysokie prawdopodobieństwo, że im kazałeś odpowiedzieć źle, żeby przeoszczędzić na RPK. Różnica jest taka, że Nasus byłby w stanie przeżyć takie złamanie kręgosłupa. Dlaczego tak uważasz? No bo on na początku, Nasus, przed jakby tym Ascension, był jakimś uczonym. No Lucky, niestety wykorzystałeś już wszystkie koła ratunkowe, także teraz, no, decyzja przed tobą. Ej, szczerze, gdybyś miał telefon, byś sobie teraz po prostu do Marweka zadzwonił. Hej, no! Witaj, Mateuszu Elwengajewski. Elo. Czekaj, czy to jest telefon do przyjaciela jakiś? To jest dodatkowe koło ratunkowe, telefon do Elka. Według ciebie jak myślisz? To kiedyś złamał sobie kręgosłup? Czy był to Jax? Czy był to Nasus? Wiesz co, Jax biega z latarnią, wygląda jakby sobie rozjebał kręgosłup. Dobrze, to było koło ratunkowe, które nie było przewidziane, ale myślę, że jako, że pytanie jest trudne, możemy je przyjąć. Lucky, czy coś ci to jeszcze pomogło? Cały czas mam w głowie to, że Jax nie ma jakby jakiegoś bardzo bogatego lore, a Nasus jednak trochę tam ma, nie? Nie, no dobra, Vox Populi, niech będzie Jax. 100%. 5 osób zagłosowało na Jaxa, kimże ja jestem, żeby zmieniać ten głos. Dobra, czyli ostatni raz się pytam, definitywnie A, Jax. Definitywnie strzelam w Jaxa. Dobrze, zaznaczamy odpowiedź A, Jax. Zaraz ci powiem, jaka jest prawda,
ale najpierw ci przeczytam może zdanie, w którym pojawiła się ta informacja w lore tej postaci. Ciało X leżało bezwładnie na szczycie rumowiska. Miał wykręcone i złamane nogi, wyjęte ze stawu i potrzaskane aż do nadgarstka ramię. Próbował wstać, podpierając się zdrową ręką, ale jedynym efektem tych wysiłków były coraz to nowe fale palącego bólu wzdłuż złamanego kręgosłupa. I finalnie okazuje się, że postacią, która złamała kręgosłup, jest... Nasus! Co?! Niestety, błędna odpowiedź! Ja myślałem, że on wie, że ja zagłosuję błędnie. A ty wiedziałeś? Oczywiście, że wiedziałem. Jest. Co za sukinsyn i zagłosował źle? No wiesz co? Szybko, złamać mu kręgosłup! No Laki, niestety, nie udało się. Zostałeś zdradzony przez dwa koła ratunkowe. Gdybym nie brał tych kół ratunkowych, to bym zgadł, że Nasus. No dobra, czyli finalnie Laki wygrywasz 3000 RP. Dziękuję. To koniec tego odcinka. Jeżeli wam się podobało, to obejrzyjcie sobie ten i wpadajcie do mnie na Twitcha, bo tam czasem streamuję. Elo.